Cześć kochani, witam was serdecznie na kanale Mamuszczyce w ten jeden z ostatnio dość smutnych dni, ponieważ świat opanował koronawirus, przepraszam, bo cały czas mi się to myli. I rzeczywiście, po pierwsze przeprosiny, bo nagrywam filmik Q&A, który miałem już nagrać kilka tygodni temu, ale po prostu zawirowania w życiu prywatnym i zawodowym, tak jak już wspomniałem wcześniej, trochę mi te plany odłożyły. Ale dzisiaj właśnie chciałbym odpowiedzieć na pytania, które zostały mi zadane. Nie było tego dużo, ale w sumie tego się spodziewałem. Pierwsza taka formuła, ale myślę, że co jakiś czas będę powtarzał tego typu zapytania do was i starał się w miarę swojej wiedzy i doświadczeń na pytania odpowiedzieć. Więc, żeby nie przedłużać, powiem tylko, że piję herbatkę na odporność, którą dostałem od mamy. Mam nadzieję, że pomoże i faktycznie nie załapię się na tego strasznego wirusa, który rzeczywiście coraz gorzej wygląda w mediach. I faktycznie zaczynam się go trochę obawiać, biorąc pod uwagę, że sam dopiero co zakończyłem leczenie ogólne, które osłabia organizm i mam nadzieję, że nie wpłynie to na siłę ewentualnego zakażenia. Odpukać. Dobrze. Pierwsze pytanie od Ewy. Co sądzisz o metotreksacie? Kochanie, to jest bardzo trudne pytanie, a raczej odpowiedź na to pytanie jest trudna, ponieważ co ja sądzę? Sądzę, że jest to na dzień dzisiejszy, poza leczeniem biologicznym, najskuteczniejsza metoda niestety leczenia EUZS, czyli łuszczycowego zapalenia stawów. Dlaczego niestety? Dlatego, że jest to lek, który skutecznie, przynajmniej w moim przypadku, zapobiega rozwojowi choroby i efektywnie niweluje jej skutki dolegliwości, bóle i tak dalej. Natomiast niestety ma dość spory zakres efektów ubocznych możliwych do osiągnięcia. Oczywiście nie każdy te efekty uboczne będzie miał, ale możliwości są niestety duże. W moim przypadku jak to wyglądało, a mianowicie bardzo mi to pomogło na stawy, metotreksat. Nie pomógł mi na skórę w ogóle, ale znam przypadki osób, które faktycznie również poprawę na skórze odczuły. Ja tego nie odczułem, ale też efektów ubocznych nie odczułem. Wyniki badań po kilku miesiącach miałem bardzo dobre. Nie czułem żadnego dyskomfortu, żadnych wymiotów, żadnych nie wiem, nudności, ani takich efektów ubocznych, które przy metotreksacie są najczęstsze. Ale odstawiłem leczenie, ponieważ troszeczkę się obawiałem właśnie koronawirusa i też chciałem spróbować już czegoś skuteczniejszego na właśnie skórę. Mimo wszystko uważam jednak, że jeżeli ktoś faktycznie już nie radzi sobie z EUZS-em i ma bardzo silne bóle, których nie zwalczają środki przeciwbólowe, to niestety metotreksat na dzień dzisiejszy w mojej opinii jest najskuteczniejszym rozwiązaniem. Pytanie od Agaty. Co sądzisz o lekach biologicznych, czy są szkodliwe dla zdrowia? Kurczę, kolejne pytanie, na które nie da się odpowiedzieć zero-jedynkowo. Co sądzę o lekach biologicznych? Zacznę od tego. Uważam, że są na dzień dzisiejszy najskuteczniejszą metodą leczenia łuszczycy. Najbardziej przyjazną, najprzyjemniejszą w zastosowaniu i w zasadzie u największej ilości pacjentów przynoszącą rewelacyjny efekt. Nie będę tu dokładnie opisywał teraz, jak działają leki biologiczne. To możesz znaleźć na grupie naszej Mamuszczyce i dokładny jest tam opis Jarka, który w zasadzie wyczerpuje temat. Natomiast ja, szczerze mówiąc, po leczeniu biologicznym miałem akurat ostatnie leczenie biologiczne. Trwało rok. Było to badanie kliniczne. I w zasadzie czułem się doskonale, zmian żadnych bólów stawów, rewelacja. I w zasadzie utrzymywał się ten efekt
do 3 miesięcy po zakończeniu, po ostatnim zastrzyku, jeszcze przez 3 miesiące nie miałem żadnych nawrotów łuszczycy. Później one nastąpiły stopniowo, powolutku wróciłem do stanu początkowego. W tym momencie nie myślę na razie o leczeniu biologicznym, ale myślę, że w najbliższym czasie będę starał się znowu do tego leczenia przystąpić. Czy są szkodliwe dla zdrowia leki biologiczne? Jestem przekonany i moje zdanie jest takie, że każdy lek o tak silnym wpływie na nasz organizm ma i będzie miał efekty uboczne. Dzisiejsza medycyna idzie w tym kierunku, że coraz mniej tych efektów ubocznych mamy, natomiast też bardzo dużo jeszcze jest tych efektów niezbadanych. Ja czułem się doskonale po efektach, po leczeniu biologicznym, ale jakie zmiany nastąpiły w moim organizmie podczas brania tego leku, absolutnie nie wiem. Nie wiem i na dzień dzisiejszy też nie ma takich badań, które na dłuższym etapie są w stanie nam dokładnie określić, co się w naszym organizmie dzieje. Więc ciężko powiedzieć, tak, czy są szkodliwe dla zdrowia, ewentualnie jak bardzo. Pytanie od Elizy. Proszę o opinię na temat chińskiej maści oczyszczania wątroby, nieszczelnych jelit i altmedu. Okej. Chińską maść stosowałem jakieś 3 lata temu, a w zasadzie 2 chińskie maści. I teoretycznie były one pozbawione sterydu, natomiast po analizie dokładnej składników, którą udało mi się wyrwać od chińskiego producenta, okazało się, że jednak steryd tam istnieje i to w całkiem sporej dawce. Wiem, że są też maści, które sterydu nie posiadają, ale nie są tak popularne w tej chwili w Polsce. Więc efekt był, ale jak po zwykłym sterydzie stosowanie tej maści, czyli dość szybki efekt na skórze, zmiany nie tyle co całkowicie znikały, co zdecydowanie malały, natomiast oczywiście po kilku dniach następował nawrót i efekt był bardzo podobny. Uważałbym na te chińskie specyfiki, zresztą czy chińskie, czy nie chińskie, bo nie uważam, żeby chińskie rzeczy były gorsze od innych, natomiast jeżeli czegoś nie znamy, to byłbym bardzo, bardzo ostrożny. Myślę, że istnieją zdecydowanie lepiej przebadane środki, które podobnie jak chińska maść, podobne będą miały efekty, a znacznie mniejsze ryzyko jakiegoś trwałego uszkodzenia skóry, o których też przypadkach wiem. Jeśli chodzi o oczyszczanie wątroby, moje zdanie prywatne jest takie, że nasza wątroba jest tak fantastycznym organem, że ona nie potrzebuje oczyszczenia, tylko ona potrzebuje dobrego traktowania. Wszelkie specyfiki, których jej dostarczamy, mają na nią wpływ. I teraz, jeżeli pijemy dużo alkoholu, jeżeli jemy tłusto, jeżeli w jakiś sposób nie dbamy o siebie, to tak naprawdę wyrządzamy tej wątrobie dużo, dużo szkód. Ale jeżeli, fajne jest to, że jeżeli zaczniemy faktycznie dbać o wątrobę zwykłymi, naturalnymi sposobami pod tytułem jedz i pij zdrowo i ruszaj się, to naprawdę ta wątroba sobie sama poradzi. Dlatego ja szanuję jakby wszelkie metody naturalne, szanuję osoby, które stosują zioła, które się na tym znają, które stosują różnego rodzaju naturalne metody, oleje jak najbardziej są dla mnie bardzo zdrowym tematem. Szanuję osoby, które faktycznie się na tym znają. Natomiast moje osobiste zdanie jest takie, że zdrowy tryb życia w zupełności wystarczy do prawidłowego funkcjonowania tego organu. Jeśli chodzi o nieszczelne jelita, nie jestem specem od tej dziedziny, absolutnie. A poza tym jest to tak szeroki temat, tak dużo skutków nieszczelne jelita mogą przynieść, tak dużo jest metod leczenia i tak dużo jest powodów, dla których te jelita stają się nieszczelne, że to naprawdę jest temat, którego się nie podejmę, krótko mówiąc. Natomiast jeśli chodzi o sam altmed, czyli medycynę niekonwencjonalną, powiem tak, ja nie jestem przeciwko absolutnie,
I nie oceniam absolutnie żadnej osoby, która po pierwsze AltMedem się zajmuje, w sensie doradza, w sensie jakby jest takim troszeczkę znachorem, czy stara się pomóc ludziom metodami niekonwencjonalnymi. I uważam, że istnieją osoby na świecie, i to całkiem sporo, które doskonale sobie z tym radzą i faktycznie są w stanie pomóc ludziom. Ale moje prywatne zdanie jest takie, że oszustów i osób, które się nie znają albo udają, że się znają, a de facto mają niewielkie pojęcie, jest zdecydowanie więcej. A poza tym osób, które są już zdesperowane, ponieważ żadne inne metody na nich nie działają leczenia i faktycznie pójdą za tymi oszustami, jest też bardzo dużo, więc ja oceniam ryzyko stosowania na ślepo metod niekonwencjonalnych dość wysoko. Tak, moim zdaniem, medycyna konwencjonalna jest poddawana non-stop badaniom różnego rodzaju, testom i cały czas idzie do przodu. I ja osobiście trzymam się tych metod. Natomiast jeżeli faktycznie znajdziecie osobę, która metodami niekonwencjonalnymi pomogła, jesteście w stanie zweryfikować efekty długotrwałe, a nie tylko krótkotrwałe, czemu nie? Czemu nie? Ale osobiście zwolennikiem nie jestem ze względu właśnie na zbyt wysokie ryzyko. Pytanie od Ani. Jak wygląda krok po kroku ubieganie się o leczenie biologiczne? Jakie kryteria należy spełniać, aby w ogóle się zakwalifikować? Wbrew pozorom, słuchajcie, nie jest to takie wcale skomplikowane. Musimy tylko pamiętać, że są dwa rodzaje takiego uczestnictwa. Po pierwsze, możemy próbować się dostać na zwykły program lekowy NFZ-u, a po drugie, kilka firm robi badania kliniczne. Stop, badania kliniczne. I teraz, czym to się różni? Zacznę od badań klinicznych, bo jest to dość proste, dość łatwiejsze do wytłumaczenia. Jak się dostać? Kryteria zależą w tym przypadku od sponsora, czyli on musi określić, jaka grupa wiekowa jaką grupę wiekową do tego badania potrzebuje, czy wcześniej się leczyliśmy biologicznie, czy wcześniej się leczyliśmy ogólnoustrojowo. Jakie są nasze wskaźniki PASI chociażby, czyli czy BSA, czy generalnie jak łuszczyca wpływa na nasz organizm. Powiem o swoim badaniu, w którym uczestniczyłem. Mianowicie były pod uwagę brane trzy grupy ludzi: osób w wieku między 20 a 40 rokiem życia, między 40 i 50, bodajże chyba powyżej 50 roku życia. I były też brane pod uwagę osoby o łuszczycy lekkiej, umiarkowanej i ciężkiej. Także dość szeroki był spektrum takiego badania. Zazwyczaj sponsor dość jasno określa kryteria. I tutaj już zazwyczaj rekrutacja do takich badań klinicznych odbywa się po prostu przez dermatologów. Oni wiedzą, jaki sponsor, jakie badanie, do jakiego badania szuka pacjentów. Także trzeba po prostu być czujnym i pytać dermatologów, czy oni mają jakąś wiedzę na temat badania klinicznego, który właśnie zamierza się odbyć. Często trzeba zapisać się w kolejce i wtedy dermatolog dzwoni i taki udział oferuje. Natomiast jeśli chodzi o standardowy program lekowy w NFZ-cie, to podstawowe kryteria są tak naprawdę trzy. Pierwszym jest poziom naszej, znaczy nie poziom, tylko kurczę, czasem słowa mi uciekają, czyli jakby ciężkość naszej łuszczycy, tak? Czy ona jest lekka, umiarkowana, czy ciężka? I tutaj programy lekowe na dzień dzisiejszy dotyczą się osób z łuszczycą umiarkowaną i lekką. O tym, jak zakwalifikować się znaczy jak kwalifikować swoją łuszczycę, opowiadam w filmie właśnie o tym temacie.
czyli jakie kryteria trzeba spełnić, żeby być zakwalifikowanym do posiadania łuszczycy umiarkowanej lub ciężkiej. Króciutko tylko mówiąc, są to wskaźniki PASI, BASA i takiej ankiety DELQI. I jeżeli mamy tam powyżej 10 punktów, to jesteśmy zakwalifikowani do łuszczycy umiarkowanej, ale, lub ciężkiej. Ale tutaj obejrzycie filmik, będziecie wiedzieli doskonale, o co chodzi. Tam to wyjaśniam bardzo szczegółowo. Drugim elementem takim kwalifikującym jest leczenie, które dotąd przeszliśmy. Powinniśmy być przynajmniej po dwóch metodach leczenia ogólnego nieskutecznych. Zazwyczaj jest to cyklosporyna i metotreksat, ale też acytretyna, i to tak było w moim przypadku, stosowanie też jest zaliczane. Zazwyczaj trzeba minimum 3 miesiące na maksymalnej dawce być leczonym. Jeżeli to nie przynosi skutku, no to jakby zapisujemy to sobie na konto już jednego leczenia nieskutecznego. No i po trzecie, trzeba przejść szereg badań w szpitalu. Więc krok po kroku jeszcze szybciutko, jak to wygląda. Po pierwsze, musimy uzyskać skierowanie od naszego lekarza prowadzącego do szpitala właśnie na badania, które po których przeprowadzeniu lekarz prowadzący zgłasza takiego pacjenta do NFZ-u na program lekowy i tam zapada decyzja, czy kwalifikujemy się. Więc my możemy mieć, nie da się z góry określić, że my na pewno dostaniemy się do takiego programu lekowego. Musimy po prostu trafić do szpitala, żeby lekarz ocenił właśnie te nasze parametry, nasze kryteria, i też określił brak przeciwwskazań do właśnie leczenia biologicznego. Więc Aniu, co musisz zrobić? Przede wszystkim uzyskać skierowanie do szpitala i porozmawiać z lekarzem, czy ty masz umiarkowaną łuszczycę, czy ciężką, czy lekką. Po prostu to jest jeden z podstawowych kryteriów i musisz być po dwóch leczeniach ogólnych nieskutecznych: metotreksatem, cyklosporyną, acytretyną, tymi środkami. Dalej, od Ani. Jakie kosmetyki polecasz przy łuszczycy? Przede wszystkim chodzi mi o kąpiel, prysznic. No, krótko mówiąc, nawilżanie. A nawilżanie. Ja staram się stosować kosmetyki do mycia, które zawierają jak najmniej substancji zapachowych i takiej chemii ogólnie rzecz ujmując. Bardzo fajnie sprawdzał mi się kiedyś taki płyn środka bardzo znanego Mediderm, ale taki płyn do mycia ciała, ale bardzo słabo się pienił i faktycznie to ciężko było się tak naprawdę dobrze tym umyć. Później stosowałem coś takiego i tutaj muszę polecić Hilpsorin. To wyglądało już znacznie lepiej i dalej używam tego płynu. Bardzo fajny. Bez chemii, znaczy bez chemii całkiem się nie da, ale niedużo tej chemii było i faktycznie efekt jest dobry. Natomiast na pewno trzeba zwracać uwagę, żeby te środki nie wysuszały nam skóry. Wiadomo, że każdy z nas się po kąpieli nawilży jakimkolwiek kremem czy balsamem. To jest w ogóle niezbędne do funkcjonowania łuszczyka. Natomiast żeby to był jakiś konkretny środek, to ciężko tu jest, po prostu jest tak dużo tego dostępności, jeśli chodzi o dostępność na rynku różnego rodzaju szamponów, różnego rodzaju środków do mycia ciała czy do nawilżania, że nie chcę tutaj też ani reklamować, ani wybierać jakiegoś jednego szczególnego, bo różnice są niewielkie. Mogę tylko powiedzieć, że właśnie ja wiele, wiele lat stosuję Mediderm i póki co, jeśli chodzi o nawilżanie, wiem, że ma swoje wady, wiem, że nie wszystkim przynosi efekt dobrego nawilżenia, ale szczerze, ja jeszcze lepszego
nie znalazłem, biorąc pod uwagę naprawdę różne kryteria i cenowe, i jakości skóry po stosowaniu, i też tej lepkości. Bo nie ukrywam, że dość długo też stosowałem Dexeryl, taki krem, i no, ale nie podchodził mi. No, kilka razy podchodziłem do niego, bo wiem, że lepiej nawilża, natomiast faktycznie jakby kleił mi się za bardzo i wkurzało mnie to, więc nie używałem. Także przede wszystkim do kąpieli jak najmniej chemii, a po kąpieli nawilżanie. I to najlepiej nawilżenie od razu po kąpieli i jeszcze godzinę później, tak? Bo ta skóra już zdąży się trochę wysuszyć w międzyczasie i drugie nawilżenie po godzinie mniej więcej przyniesie dużo lepszy efekt niż tylko nawilżenie po samej kąpieli i już. Tu Iwona podpowiada, że po kąpieli olej kokosowy. Nic nie używa z drogerii. Okej, okay, olej kokosowy na pewno nam nie zaszkodzi. Długie pytanie od pana Mieczysława, który jest prezesem najstarszej organizacji skupiającej chorych na łuszczycę. Pana Mieczysława dręczą pytania odnośnie koronawirusa i stosowania leków ogólnych i biologicznych w tym czasie. Ja też nagrywałem całkiem niedawno filmik na ten temat, ponieważ uważam, że faktycznie jest to dosyć duże zagrożenie dla nas, leczących się ogólnie lub biologicznie, ze względu na fakt, że leczenie ogólne osłabia odporność naszego organizmu. I moim zdaniem faktycznie jesteśmy dużo bardziej narażeni. Dlatego akcja Zostań w domu, no, stosuje się do niej w zasadzie bez wyjątku. Pracuję zdalnie i nie wychodzę, mimo że zakończyłem leczenie ogólne, ale wiem, że ten organizm przez jakiś czas potrzebuje jeszcze, troszeczkę jeszcze czasu potrzebuje, żeby ten układ odpornościowy powrócić do stanu poprzedniego. Więc panie Mieczysławie, zgadzam się z panem w 100%, że faktycznie jest to duże zagrożenie na dzień dzisiejszy, ale nie bardzo wiem, jakie pytanie pan chciałby mi zadać, bo na pytanie, kto płaci za powikłania przy leczeniu biologicznym, no oczywiście zależy, jakie to są powikłania, zależy, do jakiej grupy należą, kto je leczy. To jest zbyt ogólne pytanie, na które mógłbym odpowiedzieć. Jak zaopatrywani pacjenci, którym nagle odstawia się leczenie biologiczne ze względu na tak zwane złe wyniki? Jak są zaopatrywani pacjenci? Panie Mieczysławie, nie rozumiem pytania, przykro mi. Tak, chciałbym odpowiedzieć naprawdę, ale nie rozumiem pytania. Natomiast jeszcze tylko do leczenia biologicznego, a koronawirusa. Uważam, że leczenie biologiczne jest zdecydowanie bezpieczniejsze od leczenia ogólnego, ale to jest tylko, tak jak mówię, moje prywatne zdanie, ponieważ blokuje, jakby mniej oddziaływuje na nasz układ odpornościowy. Jesteśmy trochę bezpieczniejsi, co nie znaczy, że bezpieczni, bo jednak, jak pokazują ostatnie przypadki, to nawet osoby całkowicie zdrowe i w żaden sposób nie leczące się immunopresyjnie zapadają na tą chorobę i niestety również umierają, więc naprawdę bardzo poważnie potraktujmy obecną sytuację, ale w tym filmiku nie chcę już do tego wracać. I ostatnie pytanie od Patrycji. Wyleczyłam się z łusek super, tylko zostały mi przebarwienia na nogach, w miejscach, w których miałam ran bardzo dużo. Jak się ich pozbyć? Może solarium? Patrycjo, każdy z nas, który wyleczył w jakimś stopniu łuszczycę, miał remisję, pozostawił na skórze pewne ślady. Zazwyczaj są to troszeczkę ciemniejsze plamy. Ja oczywiście też. I powiem ci, że nawet po roku czy po 2 latach leczenia biologicznego, gdzie nie miałem żadnej zmiany na skórze, te delikatne przebarwienia pozostały. I teraz jak można sobie z nimi radzić? Szczerze mówiąc, solarium moim zdaniem nie jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ solarium po pierwsze w mojej prywatnej ocenie przynosi więcej szkody niż pożytku, a po drugie ono ci zbrązowi skórę w miarę jednolicie i w momencie, kiedy ta opalenizna ci zejdzie, to te przebarwienia również nie znikną. Szczerze mówiąc, według mnie nie ma na dzień dzisiejszy takiego środka, który by wyrównał ci te zmiany.
Na pewno, jak będzie skóra troszeczkę lepiej opalona, to mniej będą widoczne, ale szczerze mówiąc, nigdy, no nie, przepraszam, źle powiedziałem, nie nigdy, tylko przez długi czas te przebarwienia będą się pomniejszały, aż w końcu znikną. Ale najlepszym lekiem na to jest czas. Nie zalecam solarium. Zalecam po prostu pogodzenie się z takimi delikatnymi zmianami, bo uwierz mi, naprawdę bardzo mało osób zwróci na to uwagę, jeżeli faktycznie będą to tylko delikatne przebarwienia na skórze, więc zalecam się za bardzo tym nie przejmować. Dobrze, kochani, pytań mało. Filmik długi, najdłuższy z tych, które dotychczas nagrałem. Zobaczymy, jak będzie się dalej sytuacja z pytaniami rozwijała. Jeszcze dzisiaj wrzucę ten filmik i jeżeli będziecie zainteresowani taką formułą, jak najbardziej. Zaznaczam tylko, że to są moje prywatne opinie, które wyciągam z własnych doświadczeń, z własnych obserwacji. I pamiętajcie, że i zawsze będę to powtarzał, podstawą do podejmowania wszelkich decyzji związanych z Waszym zdrowiem jest konsultacja z lekarzem. Zdrowia życzę, zapraszam do obejrzenia innych filmików z kanału Mamuszczyce i serdecznie przede wszystkim zapraszam do naszej grupy, gdzie faktycznie można znaleźć wiele ciekawych informacji. Cześć i zdrowia życzę!